Hej, witajcie wszyscy serdecznie. Z tej strony przemawia do was moi drodzy parafianie Divioner. Witam. Krzysiek Wer. Siemka. Pokelans. No hej. Ja jestem Wojta Sajf i zapraszamy was do kolejnego odcinka Zagrajmy w Don't Starve Together. Panie i panowie, mamy trochę tutaj mały problem. Przymieramy wszyscy z głodu. Jest niedobór też patyków do narzędzi. Jak? Wydaje mi się 14. No, to jest dalej niedobór. Okej. Okay. No bo tak trochę mi jeszcze się nie zdarzyło, żeby mi brakowało patyków do robienia narzędzi i siatek. No ja jeszcze nie miałem nigdy świata, gdzie nie ma krzaków z patykami. Ciekawe, jak on to generuje. Dobra, panie i panowie, czy mamy w naszej lokacji coś, żeby tutaj ugotować coś? Ja mam żabiołódka. Ale nie, że coś, w sensie narzędzia, kociołek czy coś. No nie mamy, bo Divioner mi przyniósł popiół, nie węgiel. Idę po węgiel. Bez palenia. Dobrze byłoby, żebym coś ugotowanego zjadł, ale chyba nie zdążymy. To była kolejna pułapka. Rzeczywiście tu pułapki są. O, dosłownie przy mnie się złapał cfel. Dobrze. A, dobra, już zebrałeś, okej. Okay. Tu jest dużo tych pułapek nazbieranych. Mamy dużo królików, dobra, problem z jedzeniem się uspokoi, tylko trzeba to ugotować to wszystko, nie? A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, tu jest coś taka Kiliregen, czy go nie ma? Jak co? Aperegen. Umysłowości, czy by teraz nie? Nie, dragon nikogo. Bo ja, nie. Możesz to tylko jeść i takie rzeczy. Marchewki usmażone dużo dają. Dobra, wiesz co, ja będę musiał szybko sobie jedzenie zrobić. Bo mam już tam cztery. Jakieś patyki leżą u góry. Dobra, jedną marchewkę zjem sobie. Bo trochę powalczyłem z tymi żabami. O nie, nie, nie walcz z żabami, nie opłaca się. Trochę właśnie mi spadło. Nie, nie, nie warto, bo nie zyskujesz nic praktycznie. Jedzenie. Ale ja jadłem te żabie łódka, lepiej już króliki są lepsze. O wiele łatwiej jest je złapać bezpieczniej i więcej ten na jedzenia dają ci. Niby tak. Dobra, ja muszę tutaj kwiatki zbieram, żeby psychę sobie polepszyć. Dobra, gdzie ja jestem w ogóle? Ja się zgubiłem. Ja idę do świni. Ja nie wiem, gdzie są świnie. No dole, tam gdzieś, nie? No, ścieżką kamienną trzeba iść. Ja tu się... Jest jakieś... Kogoś minąłem, a Diva. To jest jakieś takie brudne, dziwne, jakby obstrane. To jest bagno, Diva. A tam się weź nie da ty. Jaki opis barwny. Zobaczmy, gdzie były te króliki? To była taka łąka, dobra, to stawiamy pułapki i zbieramy te króliki. Ja jestem bardzo głodny. Jezu, ale ja daleko od bazy poleciałem. O, po kim mówię? Co, mnie? No, głodny jesteś. Dobrze, jestem głodny. W sumie tutaj też bym coś jadł. Ja też jestem głodny w sumie. Ale jadłem już, więc nie wypada mi być głodnym. Zostaw mnie. Kto to pochodni wyrzucił? Ja. Ja kiedyś wyrzuciłem, bo nie miałem miejsca w ekwipunku, a to były czasy, kiedy jeszcze myślałem, że to nie będzie problem. Kiedy myślałem, że patyków się znajdzie. Ja no. Wyrzucę mam zapalniczkę w razie czego. Dobra. I... Znalazłem świnie. Muszę drewna wziąć. Don z rają? Okay. Dużo pająków jest przy świniach. No jest, no tam właśnie byłem na dole. No dajmy sobie... A, tak. Oj. To? Nie. Dobra. Zabij królika. I nie mogę ugotować tego mięsa niestety. Dobra. To tak. Idę szyszki sadzić. 18 tych. Nie dropuj, Jezus Maria. Weź to mi sadź.
Ja tam obsadziłem trochę tereny ładnie. No, jest dużo tego. Jak się oddali na maksymalną odległość do Trajba, to ci chmury pokazują. Nie widziałeś tego? Nie. Co się pokazuje? Chmury. A, tak, tak, tak. Zauważyłem to kiedyś. Kurna. A te drzewa winną tutaj. Nie wiem dlaczego. Ktoś tutaj trawa się tak ułożyła równo, czy ktoś sadził? Ja sadziłem. Proszę. No kurwa, rzeczywiście to muszę ten gotować. Dobić jednego królika. Słucham? Jednego królika byś dał. Masz. A, zgasło. Dobra, teraz sobie to ugotuję. Czy można to gotować? Nie, można to palić. Nie. No to życie daje. No problem jest taki, że niby znalazłem jedzenie, a niewiele mi to dało. Tak naprawdę. Dobra, no, że są prawie najedzone. Dobra, dorzucę do ognia. Żeby można, żeby mógł tu. Dobra. Wrzucam. Mamy złoto, drewno, nitro, kamień, ale nie wiem, czy to coś da. Co my potrzebujemy, Krzysiek, żeby przeżyć dalej? No, farmę jedzenia i wszystko zrobić, a tu widzisz problemy z tym. No to szósty dzień jest, spokojnie. Może tak nie do końca. No nie do końca, bo to już jest, zaczyna się robić późno, że my tego jedzenia. My mamy tylko, pamiętajcie, miód zebrać, jak jest za dużo, bo ja nie mam, jestem daleko od bazy, ja tu mam towary będę, ja robię ognisko, światowe ognisko. Dobra, ognisko się ładnie pali. Nie mam jedzenia, mam dużo zdrowia, dużo psychiki, a nie ma tego jedzenia pieprzonego. Ty, ja jestem na żarty cały. Prawie. Jak ty to robisz? Dobra. Tak. Mogę sobie otworzyć equipment. T-shirt. Komuś umarło? Drzewca zasadziliście, cepy. Kto zasadził drzewca? Blisko bazy? No. Super. To ja czy Krzysiek, ten czy Poki? Nie wiem, ale to przy ścinaniu lasu teraz się uziął na Pokiego. Poki cię goni chyba. Więc palę go. No ale z dala od bazy, nie? Wiem. Zaczekaj, jeszcze się oddali od drzew naszych wszystkich. No chodź tu. To ja idę. Trzeba poszukać jedzenia. Idę na południe. Nie wiem, którędy iść, żeby tego jedzenia pieprzonego znaleźć. Czy mam jak z czego pochodnie zrobić? Tak, mam właśnie z czego pochodnie zrobić. Te wszystkie króliki, jakie nazbierałem, poszły na to, żeby uratować siebie od głodu, a i nadal mi brakuje. Fucking hell. Ale w których stronach jeszcze nie byliście? Ja? Ja byłem na północy i tak naprawdę daleko od bazy nie ma do brzegu, na północ, w gruncie rzeczy, ale na południe ja szedłem i nie mogłem dojść nigdzie jeszcze. A to już ma to. No, nie chcę się zapalić. Krzysiek, da się podpalić drzewca? Nie pamiętam właśnie. Dobra, ja pali się. Ale to nie raz będziesz go palił. Dlaczego? No, on nie jest wytrzymały. On nie jest silny, bo to się da pokonać, no ale... No jest wolny, ale nie mam za dobrej broni. Ale wiesz, On jest ten, on jest agresywny na tego, na pokę. No tylko na mnie. No ale teraz ścinać drzew i tak nie możemy przy tym. Boże święty, co ja żem tu narobił? O Boże, mam takiego fana, który zawsze jak jesteśmy online to pisze, pozdrawiam i te. Ja czekam na dzień, w którym tego nie napiszę.
Mu się znudzi, czy coś? Wątpię. Dobra, co my tu mamy? Żaby. Nie, ja jedzenia szukam. Nie, pasz won. Ile tych żab? Ha! 22 punktów w żołądku, mało. Dobra. Pierwszy ubity ten indoor. Udało się ci indyka ubić? Myślałem, że to jest. Bez. Jak to nie? A to szmaty, no ropuchy pieprzone. Co zrobiłeś? A pogryzły mnie, mam młotek i nie mogę zabić. Dużo kwiatków. A może jest spale? Bo ja pierdziulaj, tu jest, wszystkie my gonią. Mam pomysł, spalę je. Czemu w twoich ustach to brzmi jak fatalny pomysł? Ja, co to za drzewie leci? Ej, pokaż, ty żeś go tu wrzucił? No, się zabezpił, bo chciałem drzewa. Ta, tu świnie znalazłem. Dużo jagódek jest, na szczęście. Ja mam swojego murzyna. To żeby ulegałem spaleniu? Dobra, zebrałem coś. Mam jakiś spider plant. A kurde, słabo trochę. Jak coś, na mapie jest farma tego węgla w świniach i dalej się powiększa, więc uważajcie, i tylko tyle chciałem zakomunikować. Farma węgla? Tak. Co to jest? Palisz? Wielkie ognisko, strasznie dojedzie, tak, tego nie jest w stanie ugasić. Zrobiłem po prostu wielkie ognisko lasu. Myślałem, że to okiełznam. I się okazało, że nie. Okazało się, że nie. Jeszcze jedna taka sprawa mała. No. Baba nie umie ten drzewiec i on się palił. No i był las. Pokój jak zwykle zepsułeś. O Boże. Ja się trochę spalił. A co to za ten nosorożec dziwny? Nie podchodź do niego, on cię zabije. To się patrzy na mnie z podełba. Radzę ci spierdzielaj. Bądźcie dogoni, jak będzie to blisko. On jest szybki. Oj, się wystraszyłem portalu, ja pierdolę. Jakąś harmonikę znalazłem. Coś mam dziwne wrażenie, że dzisiaj nam też nie pójdzie. Mam wrażenie, że zaraz nie, umrę. To co masz rację, że rzeczywiście trudniejszy świat niż ostatni nam stopowało. A dużo trudniejszy. A ja się zgubiłem. Bo materiały? Spoko. W miarę to nam idzie, dużo szybciej, co nie? Ale jedzenia to tu jest masakra mało. Kup nie mamy, nie mamy zbytnio jak rozwijać się. W sensie jedzenia. No, nie ma. Marchewka. Wtedy mieliśmy masę. A, widzisz reakcję? Może jak marchewkę się znajdzie? No. Trzy marchewki, o Jezu, jestem szczęśliwy. Ja też znalazłem marchewkę. Dziesięć. Ja na szczęście teraz tego problemu nie mam, bo mam 9 marchewek, 7 jagód, 2 mięsa jeszcze królika niezabitego. To ja tego problemu co wy w tym momencie nie mam. Nie, ja też mam dużo tych rzeczy. Ale ja byłem u świni po prostu temu, a teraz będzie mnie gonić komar. Palę się, fuck. Myślałem, nie umarł. Dobra, zgasłem. Pierwszy raz się podpaliłem, tak żebym się palił. Ratunku! Dobra, zrobimy to tak. Dobra. Ja tak. Oni rączki mnie gonią. Nie, kurwa, ugotuj to. Nie, nagaszenie ogniska. Oh, prawie padłem. Brawo ty. No gdyby nie to, że miałem pochodnie przez przypadek, bo robiłem sobie ogień w lesie, to bym padł.
Nie, no trudny ten świat, bo już 7 dnia te rączki wyskakują na ognisko. Mam 3 rączki przy ognisku. Dobra. Weź toporek. No i no, jestem, ale mam 48 życia. Ja życia nie straciłem do tej pory ani innego punktu. A, tylko z jedzeniem ropuchy. Miałem problem. No, trzeba uważać na żaby. Żaby to zło. Dobra, doszedłem maksymalnie na południowy zachód. Jezu, jaka to trasa była. Na południowy zachód, bo takim wężem idzie. A... O, moja świnia idzie za mną. Lubicie. Zaciukamy ją? I zjemy, Jezus Maria. Tyle jest warta przyjaźń w Don't Starve. Hej, przyjacielu. Nie, on będzie za mnie drzewa ścinał. Tak? Aż tak? No ja mam... Ha, nakarmiłem głodnego, no to teraz robi. Nakarmił to na burżej. Nie follow, tylko ścinaj. Uważaj na drzewce koło bazy. O, mam pomysł. Nie spaliliście go jeszcze? No uciekłem w końcu, nie wiem, może się spalił. Nie, łazi tu cały czas. Nie kill tree, chodź. A jeszcze okaże się, że dla Krzyśka świnia jest lepszym pomocnikiem niż cała nasza razem wzięta. Dobra, świnia. Ty nosorzysta, on pilnuje bazy? Znaczy, mam dwa pomysły. Biegnie. No weź... Co ty robisz? Jeszcze, że Div gra. Ty nie walczysz. Świnia, chodź. Świnia. Nie walczysz. On mnie z kilometra wyczaił. Świnia, nie ta droga, chodź tędy. Świnia. Noga. Dobra. Udało się. Zabiłem. Na koło idę, ty. Zabiłem skurwysyńskiego szopa. Świnia, chodź. Czy mam w razie czego co... Tak, mam co tutaj spalić. Królik. Świnia, jesteś tu? Nie. Ty ten. Kupę muszę. Tynosorożec to na wejściu stoi. Kill him. Tynosorożec. O kurwa. Specjalnie go trzymam blisko bazy, żeby w razie czego wykorzystać go przeciwko wilkom czy coś, nie? Ale on jest no. Też. Panowie, mam lepszy pomysł. Odsuńcie się od nosorożca. Bo świnia mi padła. Co ty chcesz zrobić? Gdzie jest ten? Podniosłeś swojego przyjaciela, żeby zjednoczyć się z duchu poprzez konsumpcję, tak jak Hannibal Lecter to robi. Też. Dobra. Mechaniczny, chodź. Nie, Chester, uciekaj! Chester, spierdalaj! A Chester, chyba tak nie poszło. Chodź za mną. Tu. Cip. Chodź tu. I się zbugował. Chodź. Nie tam. Tu. I drzewiec jest z drugiej strony. Jak gadać z postacią kulturową, to też... Ja wiem, że... Chodź. Bardziej to trafia niż do nas. No widzisz. Ja myślę, że to załamy z głodu. Ty, a jak ja ukradnę to jako, to będę trup. Nie. Mam dużo jedzenia, ale aż... Jest duża szansa. Aż go szkoda. Lodówkę dobrze byłoby zrobić. Tak, nie, ja ledwo podszedłem, a tu... Ale tu ma długie nogi. No wiesz, tego gońca rozwalić na przykład. Ty, to trzy za... to na nich można puścić. Jest takie drzewko małe, nazywa się mine. Mine, co to jest? Mogę to ściąć? Zetnij. Ale ja nie wiem, czy to nie jest stworzenie i nie zabije mnie. A nie mogę z nim w interakcję wejść, dobra. Zobaczysz, czy się nie zabije. Mówię, że nie mogę z nim w interakcję jednak wejść. Aha. Więc nie ma znaczenia tu już. Dużo kolejnych nazbiera. Dobra. Jak się nie da tak, to muszę agro drzewca na siebie wziąć. Dobra. Kurde, wolne to gówno, jak nie wiem co.
Weź tego drzewca, tu wpuść na te ptaki. Nie, drzewca na ptaki nie wpuszczę, drzewca wpuszczę na kogoś innego. Dzięki. Na mnie. No, no może być. Chodź, drzewiec. A tu dużo jest na południowym wschodzie tych kwiatuszków. Jeżeli ktoś miałby problemy z psychiką, tak na przyszłość. Mhm. Wow, ale mi głód nagle skoczył, czy mi się wydawało. Tak ostro jakoś. Dobra, już nie mam miejsca w ekwipunku. Czy ja dobrze idę, czy ja zdążę? No, dziwna mapa jest. Ty, ja mogę nie zdążyć. W razie czego pochodnie sobie dojebie. Ale mapa ciężka jest... walka. Mapa jest ciekawa. Czy tutaj były jakieś te? Zajączki? Nie. No dopiero tak. Dobra. Walczą. Kto z kim? Drzewiec z tym gońcem. A jesteś pewien, że chcemy się pozbyć któregoś z nich? Tak. Czy to nie jest trochę tak, że to byłby bodyguard dla nas? Bodyguard to nie będzie. Drzewiec czy gońc? Kto wygra? Nie wiem, kto wygra. Zderzymy się przypadkiem między... Wolałbym, żeby nocorożec. Byłoby na wilki wykorzystać. Szybciej. Nie, po prostu chodzi o to, że End mnie trochę nie lubi. A. Oj, nosorożec przegrał, przepraszam. Byłam? Gdzie była baza? Nie, do góry jeszcze. Potem masz mapę, jakby coś. Kret! Wyłaś z góry, wysynie. No to... Tu mamy przesrane. Bo? Liczyłeś na to, że nie zauważy tyle? Tak, ale... No ale czekajcie. Ja pokonam tego drzewca. Nie mam garnka. Czy coś krzyczy, czy mi się wydaje? Nie. Czy już głosy słyszysz jakiś? Komary. Jakieś. Dobra, będę musiał chyba jednak tą pochodnię zrobić. Fuck! Dobra. Myślę na bagnie, to jest dobry pomysł? Nie wiem. To nigdy nie jest dobry pomysł. Dobra, widzę Krzyśka. Pójdę w twoją stronę. Konfigurujcie go na ten. Ja, ja go teraz nie podpalę, to ktoś go spróbuje podpalić, bo ja padnę, ja mam 3 życia. Nie mogę go podpalić. Au! Jezus Maria, jak on bije! Mógł ktoś przeciwdziałać, że on tak mocny jest. Podpalcie. On jest już ostro. Łapy. Uciekajcie. Mój topór. Aj. Ale nie w tą stronę. Nie tam. Tam jest las. I pany, siedźcie blisko mnie, bo ja nie mam nic. Ani pochodni, ani nic. Bijcie. O, myślałem... Dobra. Ja się odstrałem. Dobra, dzień jest. O, mamy kupę od diva. No. Oj, co to za matki? No i div. No i pozdro. A mnie obarło. Tak. Na tej strony podszedłem. Pomieraliście wszyscy? Nie, jeszcze nie. O nie, wszystko się temu spali. O, twój cały ekwipunek się spalił. Kurna, ale bije. Mam 3 hapsa. Czekaj. Wszyscy padli. Mieliście wszyscy? Tak. O, pająki znalazłem i dużo jakichś kwiatków tam na bagnach. A ty wiesz, że ten Ed to nas chce pozabijać? O Jezu, to co, kończymy może tę próbę? On duchy też atakuje? A co nie robię? Jak wszyscy? Ej, Abigail atakuje moją siostrę. Dlaczego ona atakuje? Ty, bo ty miałeś tego duszka, czemu go nie użyłeś? Dlaczego mi Abigail atakował? No bo to tank jest taki jakby. Tak? Dobra.
idę się odrodzić. Ale powiem wam ciekawie, teraz nie było tak tak niby... Niby tak. Ale to co, próbujemy dalej? O kurde. Co? Ogólnie będzie ciężko. Ale idziesz do bramy, czy do tego stołu, co znaleźliśmy? Poka już go wykorzystał, trzeba go naprawić. Ale od nowa jest chyba? Nie. Trzeba go podnieść. Ostatnio się zrespiłem i ten. To dziś spierdolił. Kurde, tylko popiół ze mnie został. Dzisiaj była brama. Tak. Niżej. Chodź. Ale psychika teraz musi lecieć. No ale fajny ten, waleczny ten odcinek. Gdzie jest to coś? Ale przyznam, że... Przyznam, tu z patykami widzę, nie ma problemu już. Bo one spadają z tych drzew. Tak, a gdzie jest ten? Ale ja po swój ekwipunek muszę wrócić. Poka już pewnie wszystkie ekwipunki pozbierał, czy starami też pewnie zarąbał, więc wiesz. Nie, no to ty. Jakbym cię Poka nie znał. Nie. Jezus Maria, ile tu jest żab. Czy nie pozbierałeś tego? Co mogłem, to zebrałem. Czyli mojego Chestera jednak wziął. Ja cię południu muszę zrobić, to ma jakieś te. Gdzie my skinęliśmy? Koło bazy, nie? No. Mhm. Jak ja mam dojść tam, gdzie wy jesteście? Tu. Dzięki za to, że śpię. W prawo, w lewo, w drzewo. Kurwa, żabo, zostaw mnie. Poke, zaprowadź go do żab. Nie atakują go. To co mam zrobić, żeby przerwać tego ducha, jeżeli to jest moja umiejętność? Ty też albo się rzucało to na ziemi, albo na do ręki się wkładało. Świnie się biją z tą matką, co mnie zabiło. Kurwa! Uważaj, żaba cię bije. Ty te żaby mi się nie przyczepiły. On jest... Czekaj, bo żaby tu mamy. Aaaa! Mam nie jeden hapsa! Lury ci ktoś na święta. Aaaa! Żaba mnie zabije zaraz. Czy ja też na czemu on nie chce się palić? 10. Nie wiem, też to próbowałem. Gdzie? Wy widzieliście, że jest jeszcze jeden stół wskrzeszający. Nie, on się odnowił. Tak. Ale się z bramią odrodziłem. To jest jeszcze inny. Gdzieś powinien. LOL. Ja nie mam szans teraz nic. Chapsa zeszło. Dobra, ale masę materiału, wszystkie krzemie nie straciłem. Miałem przy sobie 80 krzemie. Poke wszystko pozbierał. Nie pozbierałem wszystkiego, bo spalone było w większości. Twoje. Ty, to jest mój trup. Ja zbierałem tylko patyki i te deski, żeby zrobić pochodnie. Krzysiek, jego genialne pomysły. Przepraszam, ja się biłem, wyście dołączyli, nie trzeba było się dołączać. Taka prawda. Nie jestem goły. Czy teraz Chester jest mój? Tak, Chester jest mój. Zapieprzyli mi dwa razy Chestera. No zaraz ci oddam go, no sorry, no. Nie wiedziałem, co ja zbieram. Biedny las, tyle... O, ile my mamy patyków w bazie. Miodu oczywiście nikt nie zebrał. Ale po co? Po co? Panie, enta wbiliśmy. Co to jest? Ashes. Nie, moich itemów nie ma. Dobra, czy jestem w stanie pochodnie zrobić w razie czego? Tak. Węd mnie goni. A
Ej, czy ty pokręsty pozbierałeś stopatę? To podbierałem? Ty, miałem trupak tutaj, obok, z którego zbierałem rzeczy, ale nie miałem miejsca i wróciłem, po niego już nie było. Ja pozbierałem. Nie, nie. Dobra, panowie. Tam ktoś śpi. Nie podpalaj! Węgla mamy za dużo. Przy czym podkreśla tak, że my nie za bardzo mamy środki do tego, żeby się z nim bić. Ale on chce się bić ze mną, no. O nie, 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 nie. Add fuel. O, patrz, patrz, patrz. Serio? Krzysiek. I patrz, i nie ma enta. Nie dziękujcie. A możemy twoje rzeczy pozbierać? No nic. Wracaj tu. No dobrze, ale jak dzień będzie, może pójdę. Jak pójdę na coś? No coś ty robisz! Kurde! Zaczął go pić! Serio? Co za ciot? Przypadkowo. Nie baw cię goścień, żeby już nie powstał. Jezus Maria. Zostaw mnie, to ten debil. Ja ci nic nie zrobiłem. Co, z martwych wstał? No. Podziękuj Pokę. Poka, nie, to za kurde. Ty, bo jak się chodziło nasiona, to chyba one się robiły wtedy. Spokojam się ten. Ty, nie do końca, bo masz coś takiego, co tu nie widzisz, czyli licznik. Tak zwany licznik, tej karmy całej, no jak wycinasz dużo drzew, no to automatycznie, wiesz, masz ją większą, a jak sadzisz, to się niby zmniejsza, ale to nie jest udowodnione chyba. A czy to musi być udowodnione? Bo ja myślałem, że ludzie zaglądają w kod gry po prostu. Nie wiem, ja oglądałem kanał Don'tStarve.pl, on tam fajnie wszystko robi, gościu, i... Dobra, tak czy owak, tu kończymy ten epizod. Mam nadzieję, że mimo wszystko się wam podobał i zobaczymy, czy dotrwamy w kolejnym. Tu się trzymajcie ciepło. Dziękuję wam za uwagę. Dziękuję, Dewiander. Dziękuję. Dziękuję, Krzysiek Wer. Dziękuję. Dziękuję, Pokelans. No, dziękuję. I dziękuję wam, widzowie. Z tej strony był Wojta Safe. I do następnego. Bye, bye. Bye. Ciao. Hej.